BLS from the West, I've Los Angeles. Mimoza. Mimozami. Jesień się zaczyna. Sadzić, palić, zalegalizować. Sadzić, palić, zalegalizować. Kto z was chodził na marsze wyzwolenie konopi? Moi drodzy, moi kochani, wszyscy walczyliśmy o wspólne dobro. Cannabis, whisky, ananas. Jeszcze będzie czas, by odpoczywać. Nie, to w ogóle nie pobudza kawa, tylko ten smak jest dobry. No to się pytam, naleć ci coś? Nie, ale co? Pedroksimeneza? Odrobinkę? Nie. Biały dzień nie wolno. W czarny dzień można, ale w biały dzień nie. Chcesz tego ksimeneza, czy się będziesz tak wozić? Dobra, no daj troszeczkę. Dobrze, że wiesz, że nas nikt nie zna, bo wiesz co by pisali? Że te to nic nie nagrają, zaś sobie nie chlapną. Jeszcze trochę, a będziemy jak chodząca legenda, jak Lady Punk. Nie wyjdziemy na scenę, zanim sobie nie chlapniemy. Tu wietrze pachnie. Słodkie? No bo ono jest słodkie. Jak to mówią, lampeczka wina dla zdrowotności codziennie nikomu nie zaszkodzi. Jak się staje pić razy dziennie, to może być gorzej, ale... Chociaż myślę, dwa, masz trzy. Potrzebę wypicia codziennie alkoholu, to już jest niedobrze, nie? No właśnie, ale my nie mamy potrzeby, my po prostu dla rozluźnienia. Nie oglądasz nigdy tego Dragon Ball? Ani haba haba. Dragon Ball! Nie, oglądałam ten. Animowane, włoskie. Wszyscy myśleli, że chińskie, no ale Ajuto to chyba włoskie. Taka była bajka. On ciągle Ajuto, Ajuto! Boże, co to była za bajka, pamiętasz? Ja kochałam tą bajkę. Tam był taki duży... Ja tam mam! 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 Cześć, witajcie! Witamy się z wami, jest dziś słońce! Tak, i przychodzimy do was po raz kolejny, tym razem z nowym tematem. Będzie to film o kosmetykach do pielęgnacji ciała, które kosztują mniej więcej 10 zł. Ale raczej mniej. Mniej, ale może być tak, że w niektórych sklepach mogą kosztować 11, 12, to zależy od sklepu, tak? To zależy od koniunktury. Jeżeli więc chcecie obejrzeć ten film, to koniecznie dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał, bo my lubimy mówić do was. Zapraszamy was serdecznie, łapka w górę i oglądamy. Zaczniemy od pierwszej rzeczy i to będzie krem, który jest w ogóle ekstra i kosztuje, zależy w jakim punkcie, ale tak do 10 zł. Tak, czasami kosztuje 7,80, czasami kosztuje 9,90, czasami kosztuje 10,49, akurat w filmowym sklepie najdroższy. Jest krem nawilżająco matujący z ziaj 25+. Wygląda w ten właśnie sposób, jest tu również napisane, jeśli nie doczytaliście sobie, równowaga cery tłustej i mieszanej, redukcja sebum i zaskórnik. Z ziają to jest trochę tak, że ich produkty są bardzo różne. Czasami więcej tam jest nawtykane w te nazwy, niż to tak naprawdę robi i działa, a czasami takie proste produkty działają najlepiej. Przede wszystkim on nie powoduje powstawania zaskórników. Jeżeli macie problem z tym, że po różnych kremach zapychają wam się pory, robią wam się pryszcze, to ten krem rzeczywiście jest na tyle delikatny, że nic takiego nie robi. I sprawdziłyśmy to, bo my mamy trochę różną cerę i ona ma większą, Iza ma większą tendencję do tego, ona. Żeby mieć różne pryszcze na twarzy, na policzkach i tak dalej. I faktycznie jak używa jakiegoś cięższego kremu, to czasami potrafi ją po prostu wysypać. Mi się z kolei robią wągry i ja tego bardzo nie lubię. I zresztą kto to lubi chyba? Taki fetysz wągrem na mnie syp. Ten krem jest doskonały dlatego, że bardzo ładnie pachnie. To po pierwsze nie zostawia smaku w ustach, czego ja bardzo nie lubię, a niektóre serie niektórych kremów zostawiają taki gorzki posmak w ustach, że ten zapach, który czujesz, to czujesz też w ustach. Tak, a normalnie w tym kremie umyjecie sobie nim zęby, wypłuczecie i nie, zupełnie nie. W ogóle nic. Nie sugerujcie się, że to jest 25+, możecie, jak jesteście starszego, używać, po prostu walnijcie sobie jakąś mocniejszą pielęgnację na noc. Krem zarąbiście współgra z makijażem, jeżeli używacie podkład, czego nie używacie, czy używacie róż, nic się nie waży, nic się nie klei i cały dzień skóra jest super równomiernie nawilżona i wygląda moim zdaniem fenomenalnie. Jeżeli mogłabym coś dodać, pozwolisz? A, oczywiście. To chciałabym po słowa Julii jak najbardziej podeprzeć, że to jest prawda. Nie robią się zaskórniki i co jest super, on bardzo szybko się wchłania, nie jest taki lepki na twarzy, bo tego chyba nie zaznaczyłaś, więc jeśli w
wstajecie za późno, macie mało czasu, wystarczy tak sobie wklepujecie w budziuchnę i naprawdę chwila i już można zacząć się malować, więc jest ekstra. Tak, jeszcze był sprawdzony w takich warunkach ekstremalnych, jak w temperaturach 50 stopni Maroko i wiecie, tam większość kremów to spływa po prostu z twarzy, tam nawet nie ma co nakładać, bo tam wszystko jest, tam lepiej walnąć ten olej, się wytłuścić i być szczęśliwym, ale ten krem jest super. Pijmy się kawę. Po skończonej pracy włóż majtki. Kolejna rzecz to będzie rzecz, która również służy do pielęgnacji twarzy. To jest firma Purderm. To jest, słuchajcie, tak, tu jest Purderm, a tu jest napisane, co to jest, więc trochę koślawo i krzywo. Peeling oczyszczający i regenerujący enzymatyczny. Jak wszystkie już pewnie wiemy, każdy nam zawsze krzyczy, nie używajcie tych mechanicznych peelingów. Nie dość, że często tam te granulki są zrobione z czegoś, co zapycha i jest niezdrowe dla środowiska, to jeszcze takie ścieranie skóry, jeżeli ktoś ma skórę naczynkową, nie jest zbyt dobre i tak samo czasami może podrażnić, że ten peeling enzymatyczny jest takim wstępem do pielęgnacji. Dzięki niemu skóra po kilku dniach delikatnie się łuszczy, przez co też nie powstają tak szybko zaskórniki. Julia wam mówi jako osoba, która jakby kuma ten temat i ja wiem, że ona kuma, ja wam powiem jako ktoś, kto totalnie jakby nie kuma tematu, więc kiedy raz w tygodniu nadchodzi taki straszny moment, że patrzę na swoją twarz i myślę, no naprawdę po prostu kupa, to przed nałożeniem maseczek nakładam właśnie sobie to na twarz i tam sobie masuję buzię i jeszcze w tym zostaję przez 10 minut i to traktuję jako wstęp właśnie do takiej cotygodniowej pielęgnacji maseczkowej. Co ja lubię w tym akurat peelingu enzymatycznym, bo wiecie co, ja czasami sobie lubię jednak przeciorać ryja tym takim peelingiem, tak, żeby tak sobie zedrzeć, że płaczę później, że mnie wszystko szczypie, ale nieważne. Lubię to, że on mimo wszystko nawilża skórę, bo czasami po tych peelingach enzymatycznych skóra jest mocno przesuszona, a ten jednak tak tej skóry nie przesusza. Sami wiecie, jak nakłożycie sobie peeling, to trzeba go daleko od okolicy ust, bo on potrafi lekko spłynąć i tak dalej, wejdzie wam na ustach i potem się dziwimy, że mamy wysuszone, popękane usta. Ten, nawet jak wam lekko spłynie na usta, no to wiadomo, one się lekko wysuszą, ale nie będzie takiej tragedii, horroru, jak po innych peelingach, które do tej pory używałam. Kosztuje około 10 zł. 10 zł, ale w niektórych miejscach podobno kosztuje 27-28 zł, także trzeba szukać. Polecam. Dokładnie. Kolejna rzecz to jest Lenda tonik matujący do cery mieszanej i tłustej. Słuchajcie, to jest ekstra. To jest cud, który możemy używać zarówno do twarzy, jak i na dekolt, jak i na plecy, jeżeli właśnie mamy problemy z jakimiś krostkami, potówkami latem. Natomiast najlepiej moim zdaniem sprawdza się naprawdę po oczyszczeniu, po tym jak umyjecie twarz, po tym jak zmyjecie ją jeszcze płynem micelarnym, to on jeszcze ściągnie całą resztę. Mało tego, przywróci skórze miękkość, świeżość i on jest naprawdę fenomenalny, rewelacyjny. Odpowiednie pH, piękny zapach. Tak, bo ja chciałam dodać, jako ta osoba, która się nie zna, generalnie nie cierpię ogórka w kosmetykach, ani w perfumach, a to jest z serii Bielendy Ogórek i Limonka, to powiem wam, że dla kogoś, kto ogórków nie lubi wąchać, tylko jeść, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i też używamy innych kosmetyków z tej serii A. No i on kosztuje też około 9-10 zł, najczęściej kupujemy go w Hebeliuszu. Mamy tu jeszcze maseczkę z tej samej serii i to jest do cery mieszanej tłustej. Maseczka, która ma głęboko oczyszczać i intensywnie nawilżać. To są dwa kroki, jeżeli już. Kosztuje 2,49 i tak samo jak ten tonik, fenomenalne działanie, jest bardzo dobra. Skóra po niej jest oczyszczona, nawilżona, lekko zmatowiona, ale nie szczypiąca, nie napięta i wiecie, to nie jest taka reakcja, widać, po prostu widać po tym, że jak się tego użyje, że to działa. Jeszcze wrzucimy, że wygląda w ten sposób, jakby ktoś miał jakieś wątpliwości. Skoro jesteśmy przy maseczkach, tak, to pozostańmy przy maseczkach. Tak, i Bielenda, znowu Bielenda. Dlaczego? Te maseczki są tanie i naprawdę po nich widać rezultat. Drugie, nienawidzę maseczek, których się nie zmywa. Dla mnie maseczka, która się nie zmywa, jest kremem i koniec, kropka. Ja uwielbiam takie maseczki, które kładziemy 20 minut, nie wiem, leżymy, odpoczywamy, słuchamy relaksującej muzyki, czy tak jak ja, gotujemy zupę i robimy sobie jeszcze parówkę do tego. Znaczy, nie parówkę do jedzenia, tylko parówkę na twarz. Detoks i regeneracja to są takie metaliczne maseczki, które są właśnie regenerujące do cery dojrzałej i wrażliwej. Ja uznaję, że cera dojrzała to już jestem ja i pewnie Iza też, tak. Cera dojrzała to jest wtedy, kiedy już zaczyna się ten wiek, w którym ta cera nie jest niedojrzała. Szyny były złe, a podwozie...
podwozie też było złe. Ja się nie zgadzam, że moja cera jest dojrzała. Moja cera jest niedojrzała jak cała ja. Natomiast tu jest napisane nano złoto, a ja lecę na złoto i golden girl. Jeszcze jest taka niebieska, jest taka srebrna. One rzeczywiście ładnie wyglądają na twarzy, więc jeżeli ktoś lubi sobie wrzucać zdjęcie w maseczce na Instagram, to też może sobie kupić tę maseczkę za 3 zł i wrzucić sobie takie zdjęcie. Ale najważniejsze jest to, że ona świetnie działa, świetnie regeneruje. I tak samo jak te dwie maseczki z Bielendy Carbo Detox. I tutaj mamy akurat czerwone winogrona, aktywny węgiel i aktywny węgiel alga chlorella. Jedna jest oczyszczająca, druga też jest oczyszczająca. I zapach tych maseczek jest nieziemski, one pachną takimi naprawdę świeżymi winogronami. Chyba że ja mam jakiś spaczony nos i to są syntetyczne winogrona, ale dla mnie to pachnie świeżymi winogronami. Ja chciałam powiedzieć, że tak, ta winogronowa jest do cery dojrzałej, a ta chlorellowa jest do cery suchej i wrażliwej. Po prostu czasem słońce, czasem deszcz i nie ma co wnikać. Są tak. W tej serii jeszcze zielona jest, w sensie jakby no czarny węgiel, ale ma zielone to tu i czerwone. Używałyśmy jest, wszystkich i wszystkie są super. Jest jeszcze taka maseczka peel-off, którą się nakłada i ściąga. Jest beznadziejna, nie działa, nic nie robi, nic nie wyciąga, tylko śmierdzi, klei się tak, i wszystko brudzi. Tak. Ja też wszystkie brudzą, ale ja mam na nie sposób. Zawsze jak sobie je nałożę i one już wyschną, to biorę dwa waciki i po prostu delikatnie sobie ją ścieram z twarzy i dopiero później myję, bo jeżeli umyję twarz nad umywalką, to ona wygląda normalnie jakbym, nie wiem, wiatr rozpętałam, przy kotle siedziała i cały czas wrzucała ten do tego kotła, tak. Jedna maseczka starcza na co najmniej 4 razy. Ostatnia maseczka. Oni można ją dostać w Carrefourze, ale ja widziałam też te maseczki w Hebe, w Contigo. Jak widzicie, wdzięczny wąż. Bo ona jest z jadem węża tak, i ale to co nie jest najważniejsze? Z peptydami jadu węża, ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że żaden wąż nie ucierpiał, bo to są syntetyczne peptydy jadu węża, jak się okazało. Gdzieś to wyczytałam, tak, tutaj jest nawet napisana, wzbogacona syntetycznymi peptydami jadu węża, więc taka trochę, troszeczkę taki chwyt reklamowy, ale okej. Okay. Ale natomiast blondyny poleciały, nie? Blondyny i się przekonały, że fajnie. Podobają mi się te opakowania, rozumiecie? Ja lubię minimalizm w opakowaniach. Tak, Julia sobie oprawi i powieszę jej na ścianie. Tak, i bardzo fajnie działa ta maseczka, nawilża, ładnie pachnie. Ja czuję delikatne mrowienie, jak ją stosowałam. Ty też chyba czułaś mrowienie, czy tylko ja czułam? A wiecie, co znaczy, jak mrowi, to działa. Tak. I wtedy wiecie, zanim przeczytacie, że to jest syntetyczny jad węża, czy tam peptydy jadu węża, to myślicie, działa. Tak, zanim się dowiecie, że jesteście uczuleni na syntetyczne peptydy jadu węża, to wtedy właśnie was mrowi. Wyobraźnia zadziała. Kosztuje w różnych sklepach różnie. Albo 7, albo 9. Albo 6. A my w Carrefourze, jak byłyśmy, po 3,99 raz były w promocji. Więc szukajcie, szukajcie, po prostu szukajcie. Jeżeli macie jeden dzień na to, żeby poświęcić, poszukać kosmetyków, to szukajcie. I oczywiście ona jest jakby w masce, nie? Że możemy się pobawić w upiora w operze. Tak, bardzo ja tego nie lubię, dla mnie te maseczki są zimne, jak się je nałoży, ja nie mogę przez pierwsze 10 minut dojść do siebie. A i one jest przeciwzmarszczkowe. Ale naprawdę działają, słuchajcie, może zmarszczek nie usuwa, ale napina skórę, naprawdę fajnie napina, wiecie, jest coś mniej więcej takie z takich, jak sobie ją nałożycie, chyba, ja mam wrażenie, że to jest od tego zimna, bo jak ją nakładacie, to ona jest tak zimna, że robicie takie i wiecie, później jak ją zdejmujecie, to wam tak zostaje, ale działa. Tutaj kolejna rzecz, coś co też było na promocji w Rossmanie i kosztuje około 10 zł, czy 11 zł, natomiast w regularnej cenie kosztuje chyba 13,90. Dlatego to trafiło do tego domu, że była promocja w Rossmanie 2 plus 2, ale dotyczyło to jedynie kosmetyków naturalnych. Tak, Iza sobie to kupiła, ja stwierdziłam, że sobie od niej pożyczę, bo ja nienawidzę peelingów solnych, ja wolę cukrowe. Solne peelingi na moją przesuszoną skórę, wiecznie podrażnioną, to wiecie, jak sól sypana na żywą ranę. Wygląda mniej więcej tak, po opakowaniu pachnie delikatnie pomarańczowo. Delikatnie pastą do zębów. Trochę pastą do butów, a trochę niestety minerałami z Morza Martwego. No takie. Pachnie trochę błotem, trochę glinką, trochę pierdem, jak się już tego użyje. Po prostu ja wzięłam, nie dość, że to się nakłada tak, jakbyście nakładały olejek po prostu ze zwykłym piaskiem z plaży. Jest takie rzeczywiście dziwne uczucie, chociaż no, nie powiem, żeby nie było przyjemne.
to ten zapach, jak się zaczyna rozchodzić po prysznicu, to tak jakby wam tam jakiś warchlaczek wlazł i napierdział do środka. Albo ogra. Tak śmierdzi, ogra ktoś wpuścił i tak po prostu śmierdzi, ogra się nie da zjeść. Ja mam straszne egzemy po peelingach i często mi takie po prostu wyskakują jakieś takie suche fragmenty, jak zrobię peeling, dlatego ja często unikam takich rzeczy. A potem skóra po prostu... Skóra furajkowa. Pupencja nemuwletencja. No słuchajcie, to jest cudowne. To działa niesamowicie. To mnie nie uczuliło, nie wysuszyło. To jest super. Ja też zawsze używałam peelingów cukrowych, jakiś mango, jakiś kokos, wiecie, taka jest tam dziewczęca. Nie skusiła mnie cena. No. I naprawdę jest bardzo fajny ten peeling. Pozostawia przyjemną powłokę, taką nawilżającą, to zostawia. Ta skóra jest taka jedwabista, ona nie jest jakaś klejąca od tego olejku. Ona ma bardzo dobry skład, bo tutaj jest naprawdę, znaczy bardzo dobry. No, może, dobra, dupy nie urywa, ale skład jest naprawdę dobry ze względu na to, że on ma bardzo dużo olejków. Tu jest ostatnia już dzisiaj rzecz, to jest, proszę Państwa, krem z olejkiem cannabis, czyli marihuananem. Marihuananem? A no co to komu? A po co to? Po co ci A to? Dlaczego? Nie? Z olejki z marihuananem? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Uzależniający krem Evre. Jecha! W przepięknym opakowaniu, wielkości po prostu najmniejszego mojego palca u stopy, jak za tę cenę. Firma się tłumaczy, że to jest taki poręczny krem, który można mieć w każdej torebce, prawda? Jak kobieta chce, to i nawet taki wielki L'Occitane będzie miała tubę w torebce i 100 ml perfum, także... No, ale za taką ilość marihuany podobno nie zatrzymują. Tutaj jest też cytryna. Nie dość, że łapie was opakowanie. To jest czarno-srebrne. On tak pachnie, Jezu. Słuchajcie, on pachnie bosko. Jak futelki takie małe. I to szybko wchłania się. Ja dzisiaj go nałożyłam bardzo dużo. I on się cały wchłonął. I wszystkie suche skórki. Wszystkie po prostu... moje ogryski schowały się. Nie ma ich. I można powiedzieć, że moje dłonie wyszły prosto z salonu. Firma ma trzy... Rozumiem. Firma ma trzy rodzaje tego kremu z olejkiem cannabis. Firma twierdzi, że ten krem daje przyjemność na legalu. I chyba coś w tym jest. Wszystkie trzy kremy mają być albo uzależniające, ja bym powiedziała, wiecie, może to jest taki chwyt, że to ma uzależnić. Nie kosztuje tanio, ale to jest mniej więcej... No porównywalna cena z jakimiś bardziej takimi luksusowymi kremami do rąk, ale jest i tak tańszy niż L'Occitane, ale lepiej działa moim zdaniem. W nim super to, że nie kleją się ręce i że on się szybko wchłania, pozostawiając taką bardzo przyjemną powłokę nawilżającą i jest w ogóle ekstra. Jeżeli za zakrętem zobaczycie czającego się policjanta, to możecie szybko wkremować swoje ręce, ten marihunanen i wszystko będzie na legalu. Nie mogę zejść z karuzeli uśmiechu po prostu. Te kremy są orzeźwiające. Jest nawet jeden, który nosi, że tak powiem, nazwę pobudzający. Także ja nie wiem, co trzeba zrobić z tym kremem. Może trzeba zeżreć tubkę tego, żeby się przekonać, czy on pobudza. A ja chciałam... Na pewno by pobudził, ale w drugą stronę. Mały, ale wariat. W sensie jest bardzo wydajny i wystarczy bardzo mała ilość i wystarcza na całe dłonie. Całe obie. Za chyba 17 zł w jakimś Poznaniu albo gdzieś. A ja ten krem dostałam w Lidlu. Za 9. Za 9,99. To jest naprawdę fenomenalny krem. I kochani, to by były wszystkie kosmetyki, które przygotowałyśmy w zestawieniu. Tam mniej więcej 10 zł. Może nawet to będzie 10 za 10. Ale to były nasze kosmetyczne hity pielęgnacyjne do dyszki. Mhm. Może też zrobimy takie do dyszki kosmetyczne hity, nie wiem. Dajcie znać, dziewczyny, czy byście chciały makijażowe hity do 10 zł, bo kilka takich by się zebrało i tak. Może, nie wiem, może byście chciały wiedzieć, co według nas warte jest uwagi za 10 ziko. Może byście były zainteresowane. Może byście były zainteresowane, jeżeli tak, to piszcie tutaj na dole i my byśmy też się chciały dowiedzieć, czy macie jakieś kosmetyki za 10 zł, tak mniej więcej, 10, 12, 8, tak, 5 im taniej, tym lepiej oczywiście. Które chciałybyście nam polecić. Tak, które są waszymi hitami. Tak, kosmetycznymi, pielęgnacyjnymi hitami. Może być to twarz, ciało, włosy, maseczki itd., itd. Jesteśmy bardzo ciekawe i chętnie sobie poczytamy, i chętnie sobie skorzystamy, chętnie sobie użyjemy. Dzięki, że spędziłyście z nami, bądź też spędziliście z nami ten czas. Bardzo miło było nam was tutaj gościć. Trzymajcie się cieplucho. Oczywiście zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, no ale mam nadzieję, że jednak już żeście to zrobili. Tak, i tutaj zaraz na końcu pojawią się oczywiście jakieś playlisty, może sobie wejdziecie, obejrzycie nasze jakieś vlogi.
jakieś hole albo coś. No. To w sumie żegnamy się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się gorąco. Pa, pa. Pa.